Siema, tygodniowy event Team of the Group Stage jest już w paczkach, powinien być w tych paczkach do piątku, do godziny 19. Nie ma trzech kart, które były w przeciekach, czyli Antoniego, czyli Trenta oraz Bruno Fernandesza, więc prawdopodobnie będzie mini drużyna Trzy karty, czy tam ile będą chcieli, ale prawdopodobnie trzy dorzucą dzisiaj o godzinie 19, czyli w sobotę lub w niedzielę. Dodatkowo dostaliśmy SBC Halera, którego Wam zaraz pokażę. I kolejny temat, czyli dzisiaj prawdopodobnie wyjdzie SBC Showdown, czyli po prostu te, tak jak mieliśmy rok temu, Klaibera. Pewnie pamiętacie, że dwie karty rywalizują ze sobą w bezpośrednim meczu. Jeśli jest remis, obydwie dostają plus jeden. Jeśli któraś wygra, dostaje plus dwa. Druga nic nie otrzymuje, jeśli chodzi o upgrade. Tak więc ma być pike i szulę do nawiązania do Ligi Mistrzów. Więc zobaczymy mniej więcej, czy dzisiaj. 19 to się pojawi. Jeśli chodzi o rynek, naprawdę jest wysoko, naprawdę nie oberwał. Niewątpliwy wpływ na to miała również szansa na trafienie karty eventowej w paczkach, którą dali nam wczoraj. No słuchajcie, to jest trzy razy mniejsza niż rok temu. Tak więc pogadamy o rynku, pogadamy o tych kartach specjalnych, pogadamy o ewentualnych możliwościach zarobku oraz to, co może nas czekać. Eneba.com jest miejscem, gdzie możecie kupić produkty cyfrowe związane z grami. Więc jeśli na przykład potrzebujecie kupić tanie Xbox Golda czy PS Plusa, to właśnie tutaj da się złapać fajne okazje. Czy po prostu nawet y, wiele osób na, widziałem, że tak zamawiało FIFA wersji Ultimate? Za pomocą doładowań to właśnie na tej stronie jesteście w stanie wyłapać fajną, atrakcyjną ofertę, gdzie za, na przykład za doładowanie Xbox Live za 100 zł płacicie 80. Za pomocą kodu promocyjnego Kozy Haku otrzymacie 3% zniżki na produkty. Możecie wykorzystać to czy na FIFA, czy na doładowania czy na jakieś właśnie abonamenty z plusów Eneba oferuje rynek z, gr z gier z ponad 20 tysiącami produktów cyfrowych zarówno nowe jak i stare tytuły. Myślę, że FIFA was bardziej, najbardziej interesuje. Możecie również mieć pewność, że kupujecie zaufanego miejsca. Wczoraj o godzinie 19 zniknęło SBC o Benzema i spowodowało to lekkie spadki Signature Signings. Oczywiście dzisiaj do godziny 19 w sobotę mamy właśnie Gelsona Martinsa, a potem mamy Kieliniego do niedzieli do godziny 19. Natomiast Benzema prawdopodobnie był najmocniejszym motorem napędowym i w momencie kiedy po prostu mało co się działo w grzebo bo event się zakończył, to po prostu właśnie ten Benzema ciągnął cały... Temat. Patrząc jednak na podsumowanie mojego zysku, słuchajcie, z, z czwartku na piątek w nocy sprzedaję te karty po 80 tysięcy tego wicela na Xboxie, bo to chyba maksymalny pik, jaki można było wyłapać, więc bardzo to, bardzo fajnie. Co prawda, na PC i PlayStation te karty z 30 również tak samo skoczyły do prawie 100 tysięcy, ale tutaj nie ma już co żałować. Naprawdę półtorej miliona włożone, 2 miliony czystego zysku. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda się coś takiego powtórzyć. Natomiast dlaczego tego nawiązuję też tutaj? Wiele osób pyta, czy karty Team of the Group Stage mogą Powtórzyć ten sukces? Wydaje mi się, że jej nie użyje takiego wymagania. Nie brałbym go po tego Botheima, bo jest jedną kartą wyralową po 17 tysięcy. Na pewno bym się po tyle na niego nie rzucał, jeśli spadnie bardzo nisko za kilka dni. Możecie przemyśleć karty, które mają zostać dorzucone według przecieków, czyli Trent, czyli Bruno i Antoni. Oczywiście mogą być jeszcze jakieś dodatkowe, o których nie wiemy, ale prawdopodobnie będą trzy tego typu karty. One również nie powinny być typowo kartami overalowymi, więc po prostu na chwilę obecną nie ładujcie się w to. Prawdopodobnie nie będzie takiego wymagania z tego powodu, że w drużynie Signature Signings mieliśmy, jeśli chodzi o tego typu karty około 4, bo Jimenez był tanio, bo był wtedy właśnie Kramaric, Edwards i Carlson, natomiast w tym momencie jest tylko jedna karta, która jest jeszcze sztucznie trzymana wyżej, a dodatkowo te, które mają przyjść, nie powinny być typowo kartami pod SBC. Kilku subskrypcji brakuje do 17 tysięcy. Mam nadzieję, że do końca grudnia, jakimś cudem, udałoby się wbić 18 tysięcy. Więc skoro połowa osób nie subskrybuje, zostaw tego suba na święta. Zróbmy jakiś fajny wynik. Dodatkowo zapraszam na Instagrama, słuchajcie, w relacjach tutaj właśnie ten kupiony Diego Carlos za 50 tysięcy. Natomiast w relacjach mniej więcej staram się wrzucać jakiekolwiek informacje, coś na bieżąco. Nie zawsze jest idealnie, ale jakieś informacje możecie tam wyciągnąć, więc na pewno też zapraszam. Jeśli zaobserwujecie na Instagramie, to poproszę. Po prostu to będzie w miarę szło, a w okolicach 10 tysięcy ja dostanę swipe, a pa i to jest mój cel. Jeśli chodzi o moje ruchy transferowe w ostatnich godzinach i dniach, słuchajcie, wczoraj, widząc, że karta jest źle odczytana, snajpiłem. Czy to Donnarumma, którego udało mi się tylko jednego złapać, ale to mniej więcej między innymi dlatego spowodowane tylko jedną kartą, że po prostu ludziom odpisywałem, dawałem zaś na Discordzie, co i jak, starałem się w miarę pisać na bieżąco i odpisywać. Do Naruma chyba niecałe 180 tysięcy, zapłaciłem Lewandowski po 310 tysięcy łapany, więc zyski jest niesamowity, sprzedałem go zbyt szybko. Z tym Lewandowskim są olbrzymie wahania. Zaraz wam pokażę kolejne moje karty, jego, które mam, które brałem wczoraj w nocy. Ale na dobrą sprawę z nim jest taki problem, że on bardzo się waha. Dzisiaj rano już się zastanawiałem, czy z niego nie uciekać, ponieważ wrócił do jego początkowej ceny. Vicel to wiadomo wczorajszy. Mendy brany po 50 tysięcy jako inwestycja. Bardzo dobrze oddał, ale oczywiście karty SS najtańszego yy, ciągle ku górze. Diego Carlos, słuchajcie, jednego Diego Carlosa za 50 tysięcy wyznajpiłem w czwartek. To było coś niesamowitego. Natomiast te karty były brane po prostu po. W okolicach chyba z 95 tysięcy ścianie, więc to jaki zysk jest. Tutaj słuchajcie, to jest kosmos, z tego powodu, że tą kartę kupiłem w cenie tej karty, czyli po prostu po około 49 tysięcy, jest on zmyśliwym i sprzed za 72 tysiące. Jeśli macie nowe karty, przed chwilką sprzed. jeśli macie nowe karty, nowe eventowe, które mają styl gry, to bardzo często właśnie po tak zawyżonych cenach potrafią zejść. Jak widzicie, ten jest drożej wystawiony, ale kiedy karta chodzi po 52 tysiące, a goś za niego dał 72, no to coś tutaj jest nie tak, 20 tysięcy ktoś za sam styl przepłacił, kupiłem go dzisiaj rano. Jeśli chodzi o inwestycje, które w tym momencie posiadam, to oczywiście Kane i tak dalej, troszkę aukcji mi wygasło, więc Wam pokażę że tutaj mam sporo na liście właśnie tego Benharmy, branego rano ale musicie na to zwrócić uwagę, że troszeczkę jak dostajecie te materiały za późno no nie dam rady wszystko na bieżąco w miarę wrzucać natomiast w sensie no nie dam Wam takiej inwestycji w chwili prawdopodobnie on urośnie, ale tu mogą być wahania, więc jeśli widzicie, że jakaś karta specjalna na drugi dzień jest tanie, a szansa na trafienie w paczce była bardzo niska no to to może wypalić, Lewandowski pod 316, 310, 313 i 310, jeszcze jednego mam w klubie około tyle zapłaciłem za nich Wczoraj go kupiłem. W nocy miałem dylemat, bo on zaczął spadać Nawet poniżej 300 tysięcy, no już mnie byłem w plecy Dzisiaj rano znowu ta karta poleciała W okolice 340 Myślę, kurde za mało yy, Na dobrą sprawę znowu potem był po 310 tysięcy No i w chwili obecnej Jeśli zobaczymy sobie na Lewandowskiego To on chodzi 359, 345 Więc te 360 według mnie Będzie całkiem spoko, oczywiście w stronę południa Może rosnąć i mam dylemat, czy ryzykować Po tym odcinku postaram się go w miarę Wystawić i zobaczyć jak będzie schodził Ale tak jak mówię, to są dołki po Ranne, dołki nocne, na których teraz y, nie możecie skorzystać, ale warto coś takiego mieć na uwadze. Przechodząc jednak do tematu, dlaczego te karty akurat są tak drogie, dlaczego ta drużna eventowa była dobra do flipu i do jednego aspektu, który warto analizować zawsze świeżo po wyjściu paczek. Ja troszkę z tym przyspałem, myślałem, że szansa będzie trochę większa, nawet tego nie sprawdzałem, bardziej po innych rzeczach latem. Natomiast jeśli widzicie taką szansę, czyli szansa na trafienie karty eventowej w paczce tu oczywiście za 125 tysięcy, natomiast jeśli za 50 już jest bardzo niska, to. Wiadomo, 3,5% to można wiedzieć, że te karty mogą fajnie odbijać, szczególnie po podaży. I na drugi dzień mogą mieć również bardzo, a to bardzo fajne wahania, o ile ustabilizują w pewien sposób swoją cenę. Patrząc jednak na to, słuchajcie, 3,5% i rynek stoi. Rynek się nie załamał, rynek jest naprawdę spoko i naprawdę fajnie wygląda. Natomiast temat bardzo ważny, ile było rok temu dwa lata temu też była bardzo dużo, ale rok temu było 9,5% na trafienie karty właśnie Team of the Group Stage z paczki za 125 tysięcy. Więc w tym roku szansa spadła prawie trzykrotnie. I z tego właśnie powodu te karty kształtują się cenowo tak jak się kształtują, czyli jest ich po pierwsze niedużo, aż tak na rynku jak bywa w przypadku niektórych eventów i na pewno jak było rok temu. Po drugie, jeśli chodzi o te karty, są one dość drogie. Patrząc jednak na rynek ogólnie, no to ten rynek w ogóle na dobrą sprawę jakoś bardzo nie spadł, no bo zobaczmy sobie nawet na cenę Messiego, który stoi 381 tysięcy, jest coś niżej oczywiście niż czwartek, kiedy rozmawialiśmy, ale to nie jest aż taki spadek, jak mógłby być. Zobaczymy, jaki jej ma w tym cel, słuchajcie, bo na pewno jest w tym cel, z tego powodu, że jeśli oni dali taką szansę, no to ok. paczki za 50 tysięcy, pyk, ludzie się nie kapnęli. Paczki za 100 tysięcy, ok. Natomiast paczki za 125 tysięcy, już przynajmniej na Xboxie, chyba na PlayStation nie wiem, czy zeszły, ale na Xboxie, bo miałem możliwość śledzenia, Kompletnie im nie zeszły, chyba nawet połowy nie przebili, więc jeśli chodzi o tego typu paczki, no to po prostu zastój kompletny, ludzie tego nie kupują. Co nie zmienia faktu, że pule, które rzucają na Xbox po 115-120 tysięcy tego typu paczek, to po prostu też jest kolejna sprawa. Dodatkowo możemy wyłapać ciekawy temat, to znaczy EA o godzinie 20, zawsze rzucała 19-50 tysięcy, 20-100, 125 natomiast kolejny raz chyba o 22 rzucają paczkę z jakimś tam gwiazdą 85, która również jest po prostu lighting runcem. Jeśli to będzie non-stop, czyli będzie zawsze taka po prostu taka kolejność, że jest 19, 20, 21 i 22, to promocje mogą być właśnie jeszcze później lepsze, szczególnie na tych kartach eventowych, bo ta gwarancja 8.5+, jaka jest, taka jest, ale mimo wszystko w miarę coś tam komuś, kto kupi taką paczkę za 80 tysięcy gwarantuje i wpływa na ceny tych kart eventowych, które miały po prostu swoje najniższe dołki na jeśli chodzi o cenę, to jakbyśmy sobie tutaj teraz zerknęli na ich cenę najtańszą, no to jak widzicie tutaj 299, czas czy około północ pierwsza w nocy najtaniej było, jeśli chodzi o większość tego typu kart. W kodzie gry mamy właśnie taką kartę, czyli to jest karta w sumie identyczna, Showdown jak była rok temu. Pamiętacie może Klaibera, kiedy on zremisował ten nieszczęsny swój mecz i wszyscy czekali na plus 2, natomiast dostał plus 1. W tym roku według przeciegu ma być Niklas, Szulę oraz Gerard. Pick nawiązujące do środowego meczu, więc po prostu w zależności od wyniku tego meczu, jeśli będzie remis, obydwoje dostaną plus 1, jak wtedy Kleiber, jeśli wygra Barcelona, no to zostanie pika plus 2, a po prostu szulę plus 0, bez zmian, natomiast jeśli odwrotnie, no to wiadomo, że odwrotnie. Patrząc jednak na to, na to jaki content mamy wyzwania, no słuchajcie, na chwilę obecną to nie ma nic, w czwartek zniknęła ikona, w czwartek zniknęło, zniknęła karta hero, więc tak naprawdę nie dzieje się zbyt dużo. Ten haler no, on rynkiem nie ruszy, to, to to nie ma szans. Natomiast patrząc jednak na to, jakie mają wyjść te wyzwania, wszystko zależy jak tego na przykład PIKE podkręcą tak samo szule, Czy to będzie karta mocno, a to mocno podkręcona. Jeśli chodzi o overall, wczoraj były promocje do potęgi, natomiast jeśli braliście w niedzielę poprzednią, to też mówię, że promocje, natomiast ten segment stoi. Jeśli ktoś z w, w niedzielę poprzednią po 10-11 tysięcy sprzedał po te 13-14, no to zarobił yy, przy sprzedaży w czwartek, no bo w czwartek, kiedy zeszły SBC o Ikoneo Hero, to to wszystko spadło, natomiast nabieranie zabiera czasu karty ten potencjał mają dużo większy niż na przykład 13 tysięcy, więc tu wszystko się pojawia i toczy wokół tego jaki zysk Was satysfakcjonuje, jak obracacie, jednak ostatni obrót na bieżąco jeśli ktoś wyszedł był lepszy, ale jakby wyszło SBC, no to wtedy by sobie ktoś pluł w brodę, że tych kart nie przetrzymał, tak więc jeśli chodzi o overall, one są nadal bardzo, to bardzo nisko i prawdopodobnie coś będzie z tym robić, słuchajcie, rok temu 11 grudnia, 11 grudnia, jak sobie teraz tu zerknę na kalendarz, to był piątek czyli 10 grudnia za 6 dni wyszły pierwsze i nie dość, że wyszedł ikony Prime, nie dość, że wyszedł event freeze, no to wyszły jeszcze pierwsze ikony Prime połączone ze słapami, więc może tam będą jakieś paczki jeszcze w SBC. Raczej, content, jeśli chodzi o SBC, o jakieś karty typu ikona hero, nie powinien się zmienić. Co nie zmienia faktu, że jeśli jej dalej po prostu pójdzie w stronę zwykłej ikony baby, to to nic nie zmieni. Co, ale mieliśmy ikonę baby powtarzalną, nie? Więc teraz powinna być jakaś baby przez mid, wydaje mi się, że to również nie będzie szał, a taki największy szał, największy szał, który możesz zrobić ikona, który możesz zrobić karta hero, to w momencie, kiedy iz zdecyduje się na player picka, czyli po prostu robicie ikonę, macie jedną z trzech do wyboru, robicie kartę hero, macie jedną z trzech do wyboru. To będzie moment, który te overale odbije bardzo, to bardzo wysoko i będzie mógł przebić, jeśli się zastanawiacie, jaki potencjał mają overale, to w chwili obecnej, jeśli bierzecie po 30 tysięcy na licytacjach, liczcie, że te 30 8,39,40. Natomiast ten pułap może być spokojnie przebity, może być nawet wyższy, patrząc na overall w tej edycji, jeśli tylko wyjdzie pik. Kiedy wyjdzie pik, nie mam pojęcia, tak samo jak wy nie macie pojęcia, zapewne, więc po prostu chyba jeszcze zawczas. Na pewno chyba jeszcze zawczas. Z tym poczekamy. To jest rzecz, którą i jej mogłoby fajnie sobie zastymulować rynek, więc nie mają powodu, żeby wyrzucać teraz. Rok temu przeszli mocno z ikonami na baby, potem baby łamane na średnią, więc prawdopodobnie teraz w okolicach wejś wejścia ikon prime do paczek. Z Zobaczymy coś podobnego. Podsumowując temat na chwilę obecną, jak to wygląda, na czym ja się skupię. Dzisiaj będę próbował obracać kartami na bieżąco. Mam nadzieję, że to będzie szło. Jeśli nic nie dadzą wielkiego, co podniesie wyższe owy, ale to prawdopodobnie znowu wieczorem będzie fajne okienko na nabranie kart. Zobaczymy, jak do tego podejdą. Paczka z podglądem. No czekamy już nie wiadomo od kiedy, kiedyś pewnie się pojawi. Widziałem już teorię, że właśnie że ta niska szansa na trafienie karty eventowej może oznaczać właśnie to, że oni chcą wjechać w ten temat, a nie chcieli dotychczas dosypać tak dużo tych eventówek, żeby po prostu nie zabić Team of the Group Stage, a zarazem cały rynek. Więc może to jest znak, że będzie paczka z podglądem dla mnie. Okej, okay, bo przed 19 większość kart drogich trzeba sprzedać i w miarę na tym flipowanie na bieżąco się opiera, natomiast jeśli ktoś ma skład, no to nie jest aż tak fajnie, jeśli ktoś nie ma, no to będzie super, ponieważ będzie można kupić taniej karty, o ile ta paczka z podglądem pojawi się, co nie zmienia faktu, że paczkę za 50 tysięcy mieliśmy jeszcze 3 tygodnie temu i potem były jeszcze jakieś inne czy paczki z podglądem, więc jakakolwiek może się pojawić i ona na pewno, taka paczka za 50 miałaby mocny wpływ na rynek, na karty, które są w paczkach i tak dalej. Paczka za 100, 125 to jest inna sytuacja. Natomiast rynek Zawsze w grudniu spadał. Zawsze w okolicach tych dni, co teraz było mocne załamanie rynku, ale no, zmienili na przykład szanse na kartę specjalną. Ludzie nadal trzymają te karty i nadal karty ogólnie złote wszystkie trzymają się bardzo dobrze. Pytanie, kiedy pęknie ten balon napompowany po prostu po czarnym piątku. Często jest właśnie taka korekta cen, o tym cały czas rozmawiamy, więc jeśli ktoś nie musi mieć drugiego składu, ma, woli mieć monety, no to trzymanie tych monet jest lepsze, ale rozumiem, że ktoś gra na bieżąco, więc jeśli chodzi o składy, no to trzeba kalkulować na nich już straty, w tej edycji nie popadać w paranoję, bo nie znamy dnia i godziny, kiedy jej rzuci paczkę z podglądem i wszystko obróci się momentalnie odwrotnie, z czym mieliśmy już do czynienia po prostu z trzy tygodnie temu chyba w listopadzie, więc na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie, bardziej taki materiał opowiadający Niż mówiący, w co można wejść, bo na dobrą sprawę jeszcze czegoś nie ma takiego. Troszeczkę tu Team of the Group Stage Wam odradzam, szczególnie te najtańsze. Chociaż mogę się mylić, może jej to zrobić, no to już jest wasza sprawa, natomiast no nie wygląda przy tylu kartach tanich, czyli przy jednej karcie taniej, że oni rzucą tego typu wymagania. Byliby bardzo, a to bardzo niepoważni. Yy. Bo nie wiem, po ile by wtedy te karty latały i jaka to musiała być karta w SBC, żeby ktoś to chciał masowo przepalać. Jeśli chodzi o karty eventowe, no to raczej bym poczekał. Jeśli zastanawiacie się, czy kupić sobie po prostu którąś z tych kart, zdecydowanie poczekajcie, są do w piątku w paczkach, więc pewnie w czwartek będzie taniej. Team of the Week może być dzisiaj na, na dołku, ale też zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Dużo kart jest tutaj tanio. Gundogan jako overall 8.6, no to to jest bardzo tania karta, ale no znowu temat jest taki, że to może być jeszcze taniej i pytanie, ile będzie trzeba czekać. Dzięki za oglądanie, za subskrypcji, lajka. Mamy chyba już 17 tysięcy, więc lecimy po 18 powoli. Siema!